Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam na 15 na 15. Przypominam dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, że jest to taka zabawa, w której bierzemy 15 czołgów jednego typu, 15 drugiego i po prostu bijatyka jest, zupełnie randomowe teamy, nie komunikujemy się tutaj ze sobą absolutnie w żaden sposób, jeżeli chodzi o jakieś TS-y i tak dalej, także typowy random. Zasada jest taka, że nie wolno strzelać z Golda. No więc spotkały się zagony pancerne, można powiedzieć, ZSRR, czyli T-34-85, pojazd znany i chyba lubiany, bardzo fajny. I oprócz tego nowa krew, czyli czołg P-44 bis włoski. Zobaczymy, czy T-34-85 można zdetronizować, czy też nie. Oczywiście MK byłaby tutaj dużo mocniejsza niż T-34-85, ponieważ nie wolno strzelać z Golda w tych właśnie bitwach. No ale zobaczycie, jak te bitwy się tutaj... Jak one będą wyglądały? Możecie teraz nawet w komentarzu napisać wynik po 6 bitwach, bo będzie 6 bitew, ile będzie dla Włochów albo ile dla ZSRR. Pierwsza bitwa, jak widzicie, rozgrywa się właściwie tylko na przepychaczu. Nic tu ciekawego nie ma i przewaga drużyny włoskiej. Dlaczego wybrałem bitwy na 6 poziomie? Ponieważ Włoch jest na 6 ciekawy o tyle, że ma 240 alfy. Słuchajcie, to jest czołg medium i ma 240 alfy. Jest to całkiem sporo. Oczywiście niestety nie jest mobilny za bardzo, ale 240 obrażeń od meda, no, robi wrażenie na 6 poziomie, prawda? Pierwsza bitwa, jak widzicie, bardzo szybka, rozegrała się w ten sposób. Zdecydowanie już chyba można powiedzieć 1-0 dla Włochów, czyli przepychacz okazał się lepszy dla drużyny, która może zadawać obrażeń więcej na jeden strzał. 1-0 dla Włochów, lecimy dalej. Moi drodzy, a oto i drugie spotkanie na jakże malowniczej mapie Fjordy. Zobaczycie, co tutaj się stanie, która drużyna popełni błąd, która wygra. Właściwie przez to, oczywiście razy dwa, nie wiem czy mówiłem w poprzednim, razy dwa to wszystko puszczam, żeby było w miarę ciekawe do oglądania. Widzicie, jak się rozjeżdżamy, część jedzie do góry pojazdów, a część tutaj. Niestety nasza drużyna popełnia błąd kolosalny, mianowicie zupełnie odpuszczamy linię J i ten banan słynny. Co prawda ja teraz tam już próbuję jechać, ale moi drodzy, zaraz zobaczycie. No, T-34 jest czołgiem szybkim, także zobaczcie, co tutaj się nagle za niespodzianka wydarzy. Uwaga, uwaga, jest już pierwszy. Niestety, zobaczcie na minimapę, co się tutaj dzieje, kurka wodna. Nasi u góry, którzy stoją, niestety tam nic nie robią, stoją, mimo tego, że tam 2 czy 3 czołgi tylko przeciwnika są. No, a my... Czekajcie, czekajcie, żeby to było wszystko dobrze widoczne. No nie, to jest tutaj za szybko. O, właśnie. No więc nasi w tym miejscu próbują się bronić, zdecydowanie. U góry coś tam się zaczyna dziać, ale niestety to nie zmienia faktu. No tu kolega po prostu stoi sobie, nie pomaga kolegom. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale to jest random, słuchajcie. Takie bitwy zdarzają się na randomie. Na randomie każdy gra tak, jak chce. Czyli tak naprawdę nie ma za bardzo zgrania, no chyba, że trafią się jacyś super gracze, którzy obserwują mapę cały czas i reagują i pomagają na tyle, żeby wygrać, a nie na tyle, żeby zrobić wynik dla siebie, prawda? No i zobaczcie, co się dzieje. Niestety... Włosi przegrywają zdecydowanie. Gdybyśmy pojechali na banana, to pewnie oni by tam nie wjechali. Wystarczyłyby tam 2-3 czołgi, no ale tych 2-3 czołgów nie było, zabrakło. No i teraz tutaj kolega ten właśnie został samotnie, a jak się zostaje samotnie, to niestety, ale z dupska jesień średniowiecza, kurde. Proszę bardzo. I T-34
czym wygrywa teraz? Zdecydowanie manewrem, prawda? Zdecydowanie wygrywa dlatego, że my popełniliśmy kolosalny błąd, odpuszczając po prostu jedną flankę. Także 1-1 jest w tym momencie. Moi drodzy, kolejna bitwa na jeszcze bardziej malowniczej może i mapce. Czyli mamy Lakeville i zasuwamy do miasta. Zobaczcie, jak się drużyna rozjeżdża. Zobaczymy, czy T-34, czy Włosi tutaj dadzą radę. Oczywiście liczyłem na to, że bitwa rozegra się w mieście. Bardzo dużo naszych czołgów pojechało do kanionu, co jest, no od razu trzeba powiedzieć, błędem, prawda? No bo tam... Tak naprawdę, zobaczcie, z przeciwnego teamu pojawiły się 2 czy 3 czołgi i one wszystkich zablokowały w tym momencie. No my zaczynamy się tutaj strzelać. Niestety, ponieważ tamci już dużą ilością... Zobaczcie, ilu ich jest w mieście. No. Słabo to wygląda. Próbują nas tutaj objeżdżać ze wszystkich stron. Mamy 2 czołgi na środku, które mogą strzelać do środka teraz zdecydowanie, czyli na tej dróżce. A w kanionie co się dzieje? No, to co zazwyczaj na tej mapce, czyli nic się nie dzieje. Tam jest szczucie się, wyjeżdżanie, oddawanie strzału, chowanie się i tak dalej. No, tak się gra w kanionie, prawda? Każdy się boi przelać przez tą góreczkę, żeby czasem nie być samotnym. Jak się gra w plutonie, to jest zupełnie lepiej, bo jest komenda jednego, słuchajcie, wylewamy się na nich, no i jest... koniec, prawda? I się wylewamy. Natomiast jak gramy randoma, to niestety wszyscy się boją, bo wyjadę sam, zginę od razu, prawda? Dobra, co się tutaj dzieje? Koledzy z środka mają ostrzał, czyli jest nieźle. Bitwa wyrównana jak na razie. Ciągle ja tu już kliknąłem, bo nie mogłem wyrobić, że... kurczę, w kanionie nic się nie dzieje. Mieliśmy tam całkiem sporą przewagę. No i zobaczmy. Zobaczmy, jak sobie tutaj panowie poradzą. Te 34, zobaczcie, że są 36%, to już na strzał praktycznie taki czołg jest. No i jest, kanion jest w końcu przepchnięty, chociaż on już na początku mógł być przepchnięty. No ale niestety pada nam miasto. Czyli sytuacja chyba znana z randomów, prawda? Że tam, gdzie naszych więcej czołgów uda się przepchnąć, a tam, gdzie mniej, no pada. No w mieście... liczebność jest bardzo ważna, bo tam można objechać i tak dalej. Dobra, ale jak widzicie, ci, którzy zostali w pobliżu miasta, coś tam urwali przeciwnikowi, no i uwaga, uwaga, 2 czołgi już tylko zostały. Oczywiście Alfa w tym momencie, kiedy trzeba kończyć przeciwnika, to Alfa 240 w włoskim czołgu robi robotę. Także nie są te bitwy, zauważcie, jakoś bardzo przechylające się na którąś stronę, tylko no wygrywamy, ponieważ na przykład zdobyliśmy przewagę w jakimś obszarze mapy. Czyli można przyznać, że czołg włoski 6 poziomu po prostu daje radę, mimo tego, iż nie jest tak szybki i no, dosyć niecelne to działo jest. Dobra, jedziemy dalej, 2-1 dla Włochów. Moi drodzy, kolejna mapka to nowa... znana wam przecież i od razu chcę was uspokoić, nie ma takiego kampienia na tej mapie jak poprzednia jej wersja. Naprawdę bitwy rozgrywają się tutaj na bliskim dystansie, są osłonięte takie przejazdy, oczywiście nastąpiła zmiana czołgów, jak widzicie, czyli teraz my mamy czołgi T-34-85, widzicie, jak się rozjeżdżamy, tutaj dosyć sporo nas daje właśnie na tą dróżkę. No i głównie przygotujcie się na bitwy właśnie w tym rejonie. Ja od razu oczywiście przejeżdżam tutaj, bo jest elegancka miejscóweczka w tym miejscu, proszę bardzo. Radzę wam ten manewr robić, jak będzie was wyrzucało. I tu możecie teraz sobie... Proszę bardzo! Aż jest przegięta ta miejscówka, natomiast... Od razu trzeba wam powiedzieć, że po przeciwnej stronie jest dokładnie takie samo coś, także spoko loko. Dobra. Jak widać, czołgi T-34-85 zdecydowanie uzyskują przewagę, a to dlatego, że no, tamci chyba słabo zaatakowali ze swojej strony. Już jest ta przewaga dosyć duża.
Oczywiście to jest mapka mała, więc bitwy też krótkie, ale dzięki temu może się będzie lepiej oglądało. No i co? Mamy przewagę już w tym momencie druzgocącą, można powiedzieć. Jeszcze stąd mogę sobie postrzelać. Proszę bardzo. I zdobywamy ich bazę, a nasi bronią tymi nielicznymi siłami w końcu. Przeciwnicy zrobili błąd i nie pojechali tak jak my, czyli no połową teamu właściwie wjechaliśmy im tutaj do bazy. A tam właśnie kolega stoi na tej miejscówce, na której ja byłem po tej stronie. W takiej pozycji no już jest bardzo łatwo zwyciężyć. No i zobaczcie, tutaj dwóch naszych się jeszcze zabiło, ale przewaga tutaj manewru chyba była. No i wygrały te 34-85. Czyli mamy 1 do 1. Przepraszam, 2 do 2. Moi drodzy, kolejna bitwa rozgrywa się na mapce Stepy. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Drużyna przeciwna ma jeden czołg mniej. No niestety, tak to jest, jak tłumaczę i proszę, że wszyscy mają być gotowi do bitwy, a jednak ktoś musi wyjść do garażu i wtedy, jak puszczam bitwę, to jest nierówno. No ale trudno, nie chciałem już tego powtarzać w nieskończoność. Zobaczcie, co się dzieje. Rozdzieliliśmy siły, a przeciwnik, w tym momencie jeszcze tego może nie widzicie tak dokładnie, ale przeciwnik całą chmarą pojechał na tamten, na tamtą flankę. No i co prawda ja już teraz tutaj jadę, żeby pomóc naszym, ale drużyna troszeczkę za późno tutaj zatrybiła. Mogliśmy skręcić tutaj o wiele szybciej i efekt jest taki, że w momencie, kiedy my tu dojedziemy, to już naszych czołgów zobaczcie ile nie ma. No niestety, to jest już ewidentnie zasługa tego, jak pojechała drużyna przeciwna, prawda? Czyli zrobili po prostu nam jedną flankę totalnie i później już bez problemu mogli nas rozcykać. Ja tu nawet nie chciałem walczyć, tylko jak widzieliście, pojechałem huzia na juzia, bo wiedziałem, że bitwa jest przegrana. Już tego nie dałoby się po prostu wygrać, mając tak mało czołgów po prostu. Czyli gdybyśmy pojechali całą chmarą właśnie na tą flankę tu, no to wtedy byłaby miarodajna jakaś bitwa, ale ponieważ rozdzieliliśmy siły, no zawsze na randomie się rozdziera. Ja chyba jeszcze, widziałem na stepie, że wszyscy pojechali na jedną flankę, ale to się bardzo rzadko zdarza. No tutaj w takiej bitwie okazało się, że ta przewaga wystarczyła przeciwnikom bez problemu, żeby najpierw stłuc połowę naszej drużyny, a później jak my już dojeżdżaliśmy, no to widzieliście co było, prawda? Także tu kolega jeszcze ucieka, ale to nic nie zmienia. Niestety, także jest dla czołgów włoskich punkcik, chociaż no, z tą bitwą mam problem, ponieważ tutaj oceniamy czołgi, a tu wygrał zdecydowanie manewr przeciwnika, a nie to, który czołg był lepszy, który gorszy, prawda? Dobra, to tyle. Mamy 3 do 2 dla czołgów włoskich i przed nami ostatnia bitewka. Moi drodzy, ostatnia bitewka rozegrała się na mapce Westfield i trzeba przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych mapek, zakładając, że nie ma baboka. No tutaj bez baboków gramy, drużyna jest po 14, no widocznie ktoś z naszego teamu był w garażu i z przeciwnego też, także decydująca bitwa, znaczy decydująca, no ostatnia, ponieważ 6 bitewek zawsze staramy się zagrać i zobaczmy, co tutaj będzie. Tutaj delikatnie na wieżę, można powiedzieć, że się gra, więc dosyć trudno jest przebić Włochowi wieżę T-34. Przypominam, gramy bez golda. Te wszystkie bitwy są rozgrywane bez golda. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz po prostu chyba my jesteśmy już na dobrej pozycji, dlatego że tam, gdzie teraz wam celownikiem pokazuję, nikogo nie ma. Gdyby tam był chociaż jeden czołg, no to już mnie by w tym momencie tłukł niesamowicie, prawda? Oczywiście dingi, dingi, jeszcze raz dingi. Jak się gra bez golda i się celuje w ich wieżę, to Włoch potrafi dingnąć spokojnie. Dobra, nasi jak widzicie są na tamtej flance, nikogo tam nie było, czyli znowu wykonali taki manewr jak poprzednio i oni wszyscy są tutaj, tylko że ich jeszcze nie wykryliśmy chyba wszystkich.
I teraz zobaczcie, że się rozochocili. Ale jednak w takiej walce typu wyjeżdżam i oddaję strzał, lepszy jest kurka wodna chyba T-34, bo ma celniejsze działo po prostu. No i zobaczcie, co się dzieje. Teraz możemy w tamte czołgi strzelać i to jest najlepsze. A znowu się dingnąłem, niestety. Proszę bardzo. O, właśnie, tam zabrakło im pojazdu. Tam, gdzie ten koleś jest dwuprocentowy. Dobra, i teraz to już jest tylko formalność. Po prostu ich rozwaliliśmy. Czyli zdecydowanie tutaj ta taktyka z poprzedniej bitwy, czyli wszyscy jedziemy w jedno miejsce, nie zdała egzaminu, dlatego że mapka jest otwarta. I drużyna nasza, która, część drużyny, która pojechała na tą drugą flankę, miała bicie na nich. Na stepie tego nie było. Na stepie, jak atakujecie jedną flanką, znajdujecie się w zagłębieniu i jesteście tam bezpieczni po prostu. Co więcej, żeby do was dojechać, to my musieliśmy na otwarte pole wyjechać, prawda? Moi drodzy, tak się zakończyło. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pojawiły się na streamie i wzięły udział w 15 na 15. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jest wynik oczywiście 3 do 3. Czyli można śmiało powiedzieć, że te czołgi włoskie 6 poziomu na pewno nie będą odstawały w negatywnym tego słowa znaczeniu od na przykład T-34-85. A jeżeli ktoś dobrze gra i będzie w stanie wykorzystać tą alfę, przypominam 240 na 6 w medzie, no to wydaje mi się, że 6 poziom czołg włoski jest warty polecenia. Nie wiadomo, jak się będzie sprawdzał przeciwko wysokim tierom, prawda? Ale na swoim tierze ta 6 zobaczycie, że swoje namiesza. Jeżeli część z was zamierza jakieś czołgi włoskie za Free Expa przejść, to radziłbym wymaksować, powiedzmy, za Free Expa 6 i sobie nią po prostu pograć, bo uważam, że przy dobrym losowaniu 6 naprawdę będzie dawała radę. To tyle, żegnam się z wami, moi drodzy. Oczywiście zapraszam na kolejne 15 na 15, może na wyższych tierach coś zrobimy, może jakieś niszczyciele czołgów tym razem. A na dzisiaj to tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.